Cześć kochani, z tej strony Maciej Wielołup. Parę osób mnie pytało, jak sufi liczą powtarzane mantry i są generalnie takie dwa sposoby, które sufi najczęściej stosują. Jedno to jest przy użyciu tak zwanego tasbicha, czyli można powiedzieć sufickiej mali. Ona się w zasadzie głównie różni tym od mali, że ma 99 albo 101 koralików, ewentualnie czasami są krótsze, 33 koralikowe albo 11 koralikowe. I teraz jak liczymy wazify, czyli sufickie mantry albo zikry na tym, to zazwyczaj się kładzie ten tasbih, różaniec, male na palcu środkowym prawej ręki. Palec wskazujący odciągamy i kciukiem przewijamy, nie? Czyli mówię jedną mantrę i przewijam. Mówię drugą i przewijam. Oczywiście nie trzymam w ten sposób jak ja teraz, tylko zazwyczaj trzymam gdzieś tutaj na udzie, na kolanie czy gdzieś indziej. I to jest jeden sposób, czyli taki mniej więcej podobny do sposobów wedyjskich i tak dalej. W niektórych tradycjach się spotyka, w sufickich raczej to nie występuje, ale na przykład w niektórych tradycjach wedyjskich występuje, że niektórzy mają w takim woreczku ten tasbih, żeby on nie dotykał żadnych rzeczy obok, czy w zasadzie wtedy male. Jest jeszcze drugi sposób, w jaki sufi liczą mantry, a mianowicie jak się weźmie dłoń i sobie tutaj zobaczycie, zegniemy te palce lekko, to mamy tutaj takie trzy na każdym palcu przyrządy do odliczania. I sobie bierzemy kciuk i możemy odliczać, tylko wtedy musimy wiedzieć, ile mamy tam odliczyć tych i ile to ma być, że tak powiem, przewinięć palców. Tu mamy 12 tych i sobie liczymy, nie? Jedna mantra, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, 10, 11, 12 i potem od nowa. Nie? Niektórzy liczą to w innej kolejności, że mają system na przykład, że idą do środka. Ja na przykład, jeżeli liczę na palcach, to liczę tak, jak wam pokazywałem. To już musicie sobie ustalić kierunek i zawsze się go trzymać, to żeby wam się nie myliło przy liczeniu. To cóż, jeżeli chodzi o ten temat, to na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.